Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i za zainteresowanie moim ukochanym autorem. Proszę Państwa, chciałabym na początek zapytać, jeśli można, czy Państwo przyszliście tutaj z ciekawości, żeby się czegoś o Andersenie dowiedzieć? Czy są może wśród Państwa takie osoby, które przyszły tutaj dlatego, że bardzo dobrze Andersena utwory znają i również z tego powodu chcą się czegoś dowiedzieć? Czy tak? Czy są wśród Państwa miłośnicy Andersena, czy raczej są wśród Państwa osoby, które są miłośnicy? Dobrze, to właściwie chciałam wiedzieć. Bo czasem może by trzeba sprofilować troszeczkę to, co mówię, w zależności od tego, ale skoro jesteśmy pomieszani, no to postaram się mówić tak, żeby miłośnicy nie byli zawiedzeni tym, że dowiadują się o rzeczach, o których już dawno wiedzą. Może jednak coś nowego będę mogła Państwu powiedzieć. Skoro na razie może będę stać, bo widzę, że sięgam palcem do tego guziczka. Ja przygotowałam dwie takie prezentacje, które troszeczkę pomogą nam wątek poprowadzić poprzez zwłaszcza później twórczość Andersena, a najpierw troszeczkę przez życiorys. Ale chciałabym zacząć od tego, żeby powiedzieć rzecz, którą, jeśli Państwo się interesujecie Andersenem bardzo, to może już słyszeliście z moich ust jakąś inną drogą, bo powtarzam to nieustannie i do znudzenia. Mianowicie, że Andersen to autor, który postrzegany jako bajkopisarz, często ukochany nasz autor bajeczek dla dzieci, dla mnie i w mojej optyce jest jednym z, jeżeli nie najważniejszym, największym pisarzem świata. I mówię to z całkowitą powagą. A to dlatego, że są argumenty, są kryteria, których nie spełnia chyba żaden inny pisarz. Jakie to są kryteria? Otóż Andersen jest po pierwsze autorem tłumaczonym na ponad 150 języków i zajmuje na liście autorów tłumaczonych na inne języki pierwszą pozycję. Na większą liczbę języków przetłumaczona została tylko Biblia. Po drugie, Andersen jest autorem, który jest czytany przez czytelników o każdym poziomie wykształcenia. Jest czytany i może być zrozumiany przez czytelnika o każdym poziomie wykształcenia, w przeciwieństwie na przykład do Szekspira, który jest, ktoś mógłby powiedzieć, ale zaraz, co pani tu mówi, a przecież Szekspir na przykład, prawda? Ale właśnie w przeciwieństwie do Szekspira. I rzecz w tym, że każdy z czytelników doszuka się w tekście, czy odbierze to, co jest do niego adresowane. I zawsze będzie to jakiś przekaz, jakieś przesłanie. Po trzecie, Andersen jest czytany i akceptowany we wszystkich kulturach i przez czytelników o różnych wyznaniach, co też jest nie bez znaczenia, dlatego że jest jednak autorem, który bardzo wyraźnie określa filozofię chrześcijańską jako tą, która jest jego własną. Więc jeśli jest uwielbiany w Chinach na przykład, czy w Japonii, no to o czymś to świadczy. Świadczy to o uniwersalizmie jego przekazu i również o atrakcyjności formy, w której pisał. I wreszcie, po czwarte, Andersen jest czytany przez czytelników w każdym wieku. Co można powiedzieć, jest mniej więcej tym samym, co kryterium czy argument pierwszy o poziomie wykształcenia, prawda? Czytamy jako dzieci, czytamy jako dorośli swoim dzieciom, czytamy jako osoby starsze naszym wnukom. Problem tylko w tym, że w większości krajów poza Skandynawią, gdzie jest albo czytany w oryginale, tak jak w Danii, albo tłumaczony ze zrozumieniem na języki
pokrewne skandynawskie, a więc tłumaczony właściwie, bo dobrze zrozumiany, albo przynajmniej w dużym stopniu dobrze zrozumiany, poza tymi krajami został przyswojony jako autor książek czy opowieści, baśni, a wręcz bajek, jak to się u nas najczęściej mówi, dla dzieci. I to jest pierwsza i najważniejsza rzecz, do której będę dzisiaj wracać. I będę starała się przekonać Państwa do tego, że to jest autor, który teksty swoje adresuje do czytelnika zarówno dziecięcego, jak i dorosłego, a wiele tekstów, wiele baśni wręcz, wyłącznie do czytelnika dorosłego. Te, które my znamy i które kochamy z dzieciństwa, one są zawsze adresowane do dwóch tych grup odbiorców, a więc do dzieci i do dorosłych. Dzieci czytają, zapamiętują, analizują, przeżywają anegdotę, czyli opowieść o tym, co się dzieje w baśni. Natomiast dorosły, który ma głowę otwartą na to, że to nie są bajeczki dla dzieci, który nie jest zaprogramowany na czytanie Andersena jako autora dla dzieci, a my jesteśmy. My jesteśmy właśnie przez te manipulacje, o których będę mówić, to ten dorosły, który świadomie czyta Andersena z takim otwarciem na to, co jest w tekście poza samą anegdotą albo co się kryje za anegdotą, ten dorosły uzna Andersena za pisarza, który pisze dla niego właśnie. Do tego namawiam zawsze, mówiąc czy pisząc o Andersenie, właśnie do tego, do podjęcia próby zrzucenia z siebie tego kaftana, który nam ta recepcja stu kilkudziesięciu już lat narzuciła i który decyduje o tym, że z góry zakładamy, że to są bajki dla dzieci i tyle. Są wśród nas czytelników jednakże osoby, które od razu, nawet w tych przekładach, o których będę mówić, dawnych, od razu wychwytywali jednakowoż ten adres do czytelnika dorosłego, a to mianowicie przede wszystkim artyści, pisarze, poeci, kompozytorzy, malarze, ludzie o wielkiej wrażliwości, a ja powiedziałabym wręcz o wrażliwości dziecięcej. Bo żeby, tak wydaje mi się, że żeby być artystą dużej próby, to trzeba zachować w sobie tą czystą wrażliwość, wrażliwość dziecięcą. Ona się jakoś bardzo tajemniczo przekłada na i myślenie jakoś tam metafizyczne, i myślenie filozoficzne. No a przede wszystkim artyści są wrażliwi na język i także na siłę obrazowania. A to ostatnie, czyli te obrazy, które Andersen tworzy, które buduje w swoich utworach, to jest właśnie to, co, jak twierdzi pewien duński specjalista, którego zdanie tutaj bardzo, bardzo podzielam, to jest to, co zostaje w naszej pamięci. Jeśli pamiętamy dziewczynkę z zapałkami, to dlatego, że zakodowuje się obraz tego dziecka siedzącego w chłodzie, w śniegu, w mrozie, marznącego i w końcu umierającego. To jest obraz. Jeśli pamiętamy Królową Śniegu, to większość prawdopodobnie z nas pamięta ten obraz, kiedy Kaj chwyta się sań Królowej Śniegu i ona go zabiera. A może też pamiętamy ten obraz, kiedy Gerda z rozbójniczką w lesie spędza jakiś czas. To już zależy od osoby, ale wydaje mi się, że ta teoria dosyć przekonująca, że to plastyczność tej prozy, czyli siła obrazu, jaki buduje Andersen, powoduje, że go zapamiętujemy. No i oczywiście jakaś ta sfera emocjonalna, która zawsze jest u niego na pierwszym planie. To byłoby na razie kilka takich ogólnych uwag. Jeszcze będę coś może dopowiadać do tych, żeby te twierdzenia trochę poszerzyć czy udowodnić, a tymczasem chciałabym, żebyśmy spojrzeli na
O, na kilka takich, znowu obrazów właśnie, spróbujemy tą samą metodą, które dotyczą biografii Andersena, jego życia i tutaj już gdzieniegdzie, gdzie się pojawi taka szansa, to będę komentować i opowiadać o tym, jak to jego życie zostało zmitologizowane. To jest wizerunek Andersena sporządzony przez Andy'ego Warhola. Jest to przykład jednego z artystów najwyższej klasy światowej, który pochwycił Andersena, zaraził się nim i przetworzył go w swojej sztuce. Warhol zainteresował się wycinankami Andersena, których trochę więcej Państwu pokażę. Nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, że Andersen również zajmował się taką dziedziną. To jest notabene jedna z moich ulubionych wycinanek, którą sobie nazywam, który taki tytuł nadałam sobie, Cały świat na mojej głowie. A to już jest oryginalna Andersena z jego podpisem. Te wycinanki są maleńkie. Jest kilka bardzo dużych, to powiem Państwu, które, jeżeli tam będą, ale przeważnie są one maleńkie. Pisarz wykonywał je przez większość życia, nosił ze sobą często nożyczki. I tu już pewien element zmitologizowania mogę przytoczyć. Mianowicie, jeżeli Państwo czytacie gdzieś o Andersenie jakieś artykuły w prasie czy w periodykach, to pojawia się taki powtarzany z upodobaniem zdanie o tym, że Andersen zawsze nosił nożyczki i że były ogromne. No, to jeden z przykładów na to, jak się dodaje pewne rzeczy, żeby ten wizerunek pisarza w jakiś sposób, żeby on był jakoś niesamowity. W muzeum w Odense te nożyczki leżą w gablocie, one się zachowały, one są takie gdzieś. No, rzeczywiście są duże jak na te maleńkie wycinanki, ale to nie jest ten rozmiar, który nam się kojarzy z tym właśnie tak ogromem, który się tam podkreśla w tych tekstach. Tu różne wariacje tej samej wycinanki Andy'ego Warhola. Teraz na uzasadnienie tego, co powiedziałam przed chwilą o tym, że Andersen chciał, zamierzał i miał ambicje adresowania swoich tekstów również do dorosłych. Proszę przeczytać. To jest fragment, cytat z jego dziennika w roku, w którym pisarz umarł. Sytuacja jest taka, że rzeźbiarz przygotowywał pomnik Andersena i był w tym projekcie otoczony dziećmi. I pisarz wraca do domu oburzony, bo nie podoba mu się to. Już wtedy, pod koniec jego życia, zaczęto mu wciskać ten taki wizerunek autora piszącego dla dzieci, autora bajek dla dzieci. To się pod koniec jego życia dopiero zaczęło, w ostatniej ćwiartce XIX wieku, tuż przed. Moje baśnie są w takim samym stopniu dla dorosłych jak dla dzieci. Dzieci rozumieją tylko anegdotę i dopiero jako dojrzali dostrzegają i pojmują całość. Druga rzecz, też mit, który może nie należy tego mitem nazywać, ale w każdym razie to wyobrażenie, jakie w sobie nosimy, zapamiętane zwłaszcza z lektury Dziewczynki z zapałkami, o tym, że baśnie Andersena to są baśnie wprawdzie piękne, ale bardzo smutne. I tutaj mamy również cytat z Andersena, w którym mówi: w gruncie rzeczy to humor nadaje moim baśniom smak. Ten humor znali przez tych sto kilkadziesiąt lat tylko Duńczycy i po części Skandynawowie, bo przekłady, i tu już powiem coś, do czego wrócę później, na języki takie jak język polski, czyli języki mniejsze, nie o tym wielkim zasięgu, chociaż również na angielski, który potem miał ogromny przecież zasięg, powstawały przez przekłady niemieckie. Czyli najpierw autorzy, tłumacze niemieccy chwytali te utwory, tłumaczyli na niemiecki, potem szły na angielski, a na inne języki bądź przez niemiecki, bądź przez angielski. Do nas trafiły te baśnie przez niemiecki. Co się dzieje w takich przypadkach, pokażę Państwu później.
To już akurat slajd pokazujący trzytomowe wydanie w moim przekładzie, to są 164 baśnie w tym tak zwanym kanonicznym przekładzie lub tak zwanym Iwaszkiewiczowskim. Mówię tak zwanym Iwaszkiewiczowskim, dlatego że to było 155 baśni, z których 149 przetłumaczyła Stefania Bejlin. Jarosław Iwaszkiewicz przetłumaczył 6. Ale napisał wstęp do tego trzytomowego wydania. To było w 1956 roku, jak ono się ukazało. I ten wstęp jest bardzo ważny, bardzo cytowany i przyczynił się także do pewnych rzeczy, do których wrócę. I przyjęło się w związku z tym uważać, że 155 to jest pełen zestaw baśni. Było ich więcej. Także tu jest 9 takich, które wcześniej po polsku jeszcze nie zaistniały. Tu są akurat 2 z 3 takich czteropłytowych nagranych przez Jerzego Sztura, też już w moim przekładzie. To po to, żeby trochę wyjaśnić moją kompetencję. To jest fragment z dzienników Andersena. Tu są oryginały, które trzymam w ręce w Uniwersyteckiej Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze. A to już jest tom, który ukazał się w 2014 roku. Wybór z 10 tomów dzienników Andersena. On zawiera około 25% materiału z tych dzienników. To jest około 1000 stron. Starałam się wybierać te fragmenty tak, żeby z jednej strony dać materiał nauczycielom, którzy wykorzystują Andersena w swojej pracy, żeby dać materiał polonistom, którzy analizują jego utwory, żeby dać materiał historykom, którzy badają historię Europy, bo połowa tego materiału to są zapiski z podróży Andersena. On blisko 10 lat życia spędził w podróżach, bardzo dużo podróżował, uwielbiał podróże i dziennik traktował przede wszystkim jako formę notowania wrażeń po to, żeby je później wykorzystać w tekstach i można ładnie prześledzić, jak to później robił, więc jest to kopalnia wiedzy o Europie XIX wieku, również na przykład o nowinkach technicznych, bardzo ciekawe rzeczy, ale starałam się też na przykład dać coś, bo to jest też ciekawy wątek życia Andersena, dać coś badaczom historii teatru i opery, dlatego że on był wielkim miłośnikiem i teatru, i opery, i był w swoich czasach prawdopodobnie największym w Europie znawcą teatru i opery europejskich. Starałam się zawrzeć w tym wyborze te najciekawsze jego wrażenia z przedstawień w Paryżu, Wiedniu, Dreźnie, Berlinie, Rzymie, Neapolu, Madrycie i tak dalej, w Sztokholmie, Oslo i tak dalej. Tu, żeby tylko zasygnalizować jedne z pierwszych polskich wydań, w 1858 roku ukazała się powieść Andersena Tylko Grajek i tu nie mam akurat tej pierwszej, która rok wcześniej się ukazała, mianowicie Improwizator. Ale przy tej okazji zatrzymam się i powiem Państwu o tym Improwizatorze, bo to ta powieść uczyniła Andersena sławnym w Europie, nie baśnie. Sławnym uczynił go Improwizator, powieść, która ukazała się w 1835 roku. Andersen miał wtedy 30 lat. W tym samym roku ukazały się 2 małe zbiorki baśni, 2 pierwsze. Na początku oczywiście zauważone przez krytykę, ale skrytykowane i nie najlepiej przyjęte, w związku z tym nie trafiły od razu do Niemiec, bo tu kluczową sprawą były Niemcy. Związki kulturowe między Danią i Niemcami były dość ścisłe. Wzajemne tłumaczenia utworów literackich były czymś niemalże codziennym, więc Andersena Improwizator został niemal natychmiast przetłumaczony na niemiecki i równie szybko na angielski, właśnie z niemieckiego i tak dalej. No, nam to zajęło kilkanaście jednak lat, czy 20 nawet kilka. 1857 Improwizator i zaraz rok później Tylko Grajek, druga powieść Andersena.
która ugruntowała sławę pisarza w Europie. W dziennikach te też fragmenty starałam się zachowywać, gdzie pokazuje, gdzie pisze zawsze z wielką przyjemnością, podkreśla, że rozpoznano go gdzieś i był, o, a to autor improwizatora, o, a to autor improwizatora. Więc był rozpoznawalny jako autor improwizatora, chociaż jeszcze wcześniej był rozpoznawalny jako autor wiersza Umierające dziecko, który napisał jako bardzo młody człowiek i miał tyle szczęścia, że znał, że pewien Niemiec mieszkał w mieście Helsingor, to jest na północy Elsinor w naszej tradycji, tam gdzie zamek Hamleta, jak to mówimy, Kronborg jest, tam Andersen kończył gimnazjum, może nie kończył, ale spędził jakiś czas chodząc do gimnazjum i tam poznał pewnego Niemca, który wkrótce zamieszkał jak się nazywał Kaliningrad w XIX wieku, w Królewcu i tam zaczął wydawać pisemko niemieckie i ponieważ się z Andersenem przyjaźnił i ten wiersz od niego dostał, natychmiast go przetłumaczył na niemiecki i proszę sobie wyobrazić, że z tego Królewca, z tego pisemka ten wiersz poszedł w całą Europę. Również w Polsce w 1840 roku został przetłumaczony przez Leona Potockiego. Dlaczego? Dlatego, że to był pierwszy w historii utwór literacki pisany z perspektywy dziecka. Tam dziecko jest narratorem. Dziecko, które umiera, uspokaja swoją matkę, mówi: mamo, nie martw się, tu anioł przy mnie stoi, ten anioł mnie zaraz zabierze, będę szczęśliwy i tak dalej, i tak dalej. Ta myśl, jak to mówią Duńczycy, jak czerwona nić, przebija się przez całą twórczość Andersena. Czyli wiara i przekonanie w to, że po śmierci czeka nas, no, prowokacyjnego określenia użyję, dobra zmiana. Ale może do tego jeszcze wrócę, jeśli będzie okazja, może się nie uda, zobaczymy. A tu już to, co Państwo doskonale znacie, utrwalone w naszej polskiej recepcji, odkąd my wszyscy żyjemy, prawda, a nawet nasi rodzice, bo znaczy nie, nasi rodzice może jednak nie, to jednak my jako dzieci, ale nasi rodzice już jako dorośli, ja mówię o moim pokoleniu oczywiście, stykali się z tymi uroczymi ilustracjami Szancera. I to jest ten przekład kanoniczny tak zwany. Ta książka szancerowska to jest wybór chyba 24 baśni i ona ukazała się w 1950 już roku. Czyli przed jeszcze tym trzytomowym wydaniem. Do niej jeszcze wrócimy. O, i już mamy tutaj wstęp do tej książki autorstwa Anny Milskiej, który podobnie jak wstęp Iwaszkiewicza do wydania trzytomowego odegrał zasadniczą rolę w polskiej recepcji utworów Andersena w tych ostatnich dziesięcioleciach. Ponieważ podobnie jak tekst Iwaszkiewicza, co jeszcze zobaczymy, Anna Milska również i ona i on, oboje podążając za po pierwsze niemieckimi tekstami i opracowaniami, a po drugie za autobiografią Andersena, do której jeszcze wrócę, ale przede wszystkim za tekstami niemieckimi, zbudowali wizerunek człowieka nieprawdopodobnie nieszczęśliwego, straszliwie cierpiącego, dramatycznie samotnego i w ogóle takiego, który nie powinien przeżyć dzieciństwa. Zaraz zobaczycie Państwo dlaczego. Tak pisał Iwaszkiewicz. Podkreśliłam tutaj wszystkie te elementy, które budują właśnie ten wizerunek, o którym przed chwilą wspomniałam. Jeżeli przeczytamy ten fragment refleksyjnie, no to zorientujemy się, że ponieważ pomyślników czwartej linii jest fragment zdania taki oto, oto szczegóły nędzy Andersena. A więc jednym ze szczegółów nędzy Andersena było to, że ojciec był o 15 lat młodszy od matki na przykład, prawda? Dalej, alkohol i demencja. No dziadek rzeczywiście Andersena cierpiał na demencję. Matka Andersena rzeczywiście uzależniła się od alkoholu, ale było to wtedy, kiedy chłopak miał już blisko 14 lat i wkrótce wyjeżdżał do Kopenhagi. On jako dziecko nie był świadkiem tego, że matka była uzależniona od alkoholu. To się stało nieco później. Może jednak dopowiem tutaj, bo to jest dosyć istotne. Ale jeszcze nie, wrócę za moment. Dalej mamy nędzne warunki bytu.
Za chwilę pokażę Państwu, może jeszcze wrócę do tego. Tutaj się urodził, w tym domku. Najprawdopodobniej, to jest tak na 95% twierdzą badacze. A to jest domek, ten po prawej, w którym spędził dzieciństwo. Rodzice przeprowadzili się wkrótce po jego urodzeniu się właśnie do tego domku. Ten domek składa się z trzech izb. Dzisiaj można go zwiedzać, tam jest muzeum również. W jednej z tych izb, i one są wielkości może, nie wiem, od 10 do 15 metrów kwadratowych, może nawet nie 15, może mniej. W pierwszej z nich mieszkała rodzina z pięciorgiem dzieci, w drugiej z tych izb mieszkała rodzina z ośmiorgiem dzieci, a w trzeciej z nich mieszkali rodzice Andersena z jednym dzieckiem. Dom ten ma podłogi i miał podłogi z drewna. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa z lat 50., późnych lat 50., wczesnych 60., pewną rodzinę na wsi, gdzie wtedy mieszkałam z rodzicami, gdzie była polepa i gdzie była gromadka dzieci, nie wiem jak liczna, bo tego nie pamiętam, ale była to bardzo duża gromadka i gdzie uwielbiałam bywać, dlatego że stała tam zawsze przy piecu mama i rzucała na ten piec, myśmy zbierali śliwki albo jabłka w ogrodzie, bo była tam śliwa i była jabłoń i ta mama tylko wrzucała mąkę i co jakiś czas jajko i do garnka z wodą i buch w to te śliwki i te jabłka i na płytę i myśmy tylko jedli te placki i jedli, i jedli, i jedli i radość była i szczęście było w tym domu, a nędza aż piszczała. Ja mam w związku z tym w pamięci zachowany taki szczęśliwy bardzo dom, który był domem bardzo ubogim, dlatego nie mogę się pogodzić z takim właśnie twierdzeniem, że nędzne warunki bytu muszą warunkować poczucie szczęścia dziecka. Z całą pewnością nie małego dziecka. Być może później, na dalszych etapach życia tak, ale dla małego dziecka najważniejsza jest miłość rodziców i warunki finansowe nie mają żadnego znaczenia. Ten akurat argument jest wykorzystywany również w Danii. Bogate społeczeństwo nie pamięta, jak to było, kiedy było jeszcze ubogo i bogatemu społeczeństwu i również badaczom literatury wydaje się, że jeśli Andersen pisze w pewnym momencie w autobiografii, że chodził w drewniakach, to oznacza to, że musiał być bardzo nieszczęśliwy, skoro chodził w drewniakach, a pierwsze buty dostał dopiero na konfirmację, buty ze skóry dostał dopiero na konfirmację, kiedy miał 14 lat. Takie historie niestety ludzie opowiadają i warto być czujnym i jednak zwracać uwagę na to, że nie jest to wszystko aż takie proste. Dalej, skrzynka z pietruszką, pisze Iwaszkiewicz, była całym ogrodem. Ja kiedy komentuję to zdanie, to znowu jakby proponuję refleksję. A ile dzieci ma swoją skrzynkę z pietruszką dzisiaj, czy z jakąkolwiek inną roślinką? No ile dzieci ma na tych tysięcznych balkonach? Kto im taką skrzynkę z pietruszką przygotuje? Ile dzieci? 0,5% czy może 1% dzieci? Więc znowu dla mnie to nie jest żaden argument, że skrzynka z pietruszką. Ponadto Iwaszkiewicz nie ma racji, dlatego że za tym domem jednak był ogród. I Andersen zresztą pisze o tym w swoich autobiografiach. I dalej Iwaszkiewicz, wszystko to podsumowując, pisze o szarzyźnie i niebezpiecznej zgrozie tego dzieciństwa i o nieszczęśliwym ucisku nędzy. Gdyby mógł, a nie mógł, bo nie znał duńskiego, ale gdyby mógł, chociaż twierdził, że znał, ale gdyby mógł i przeczytałby dzienniki Andersena, których wtedy jeszcze nie mógł przeczytać, bo ich jeszcze nie opublikowano, to by dowiedział się z nich, że rodzina Hansa Christiana dożywiała pewną dziewczynkę z naprawdę ubogiego domu. Ta dziewczynka przychodziła raz na jakiś czas na obiady. Poza tym, gdyby Iwaszkiewicz uważnie czytał, a mógł czytać, bo była już autobiografia Andersena wtedy po niemiecku, to by przeczytał, że ojciec zabierał tego chłopaczka małego i swoją żonę, która była niepiśmienna. Gdzieś indziej któraś z tych osób oraz wiele innych piszących o Andersenie również jako element zgrozy dzieciństwa podaje to, że, czy jako argument podaje to, że matka była niepiśmienna, bo rzeczywiście była. Natomiast ojciec był człowiekiem, który
czuł się niespełniony, bardzo chciał się uczyć, nie miał szansy, został szewcem. Pochłaniał książki, pochłaniał gazety, w domu były książki, czytał swojemu dziecku baśnie Tysiąca jednej nocy, o czym wspomina Andersen. Czytał mu na tyle dużo, że kiedy umarł, a Andersen miał wtedy 11 lat, to chłopiec, czując głód lektury, znalazł na ulicy naprzeciwko, niedaleko, dom, w którym była biblioteka, biblioteczka może. Był to dom wdowy po pewnym poecie, pastorze. I to dziecko między 11 a 13 rokiem życia połknęło wszystkie książki, które tam były, włącznie z wszystkimi duńskimi przekładami tragedii i komedii Szekspira. Więc proszę sobie wyobrazić, jak był przygotowany do czytania literatury. Był przygotowany do czytania literatury przez swojego ojca. Ojciec zabierał również go razem z żoną do teatru, do Odense. Tam nie było stałego teatru wtedy. Przyjeżdżały trupy, grały różne przedstawienia i wielka miłość rozgorzała w tym małym dziecku do teatru. Więc ojciec zbudował mu teatrzyk w domu, ponieważ bardzo był nieszczęśliwy z tego tytułu, że musi szyć te buty, to chętnie uciekał od tej pracy. Robił lalki do poszczególnych przedstawień. Ze skrawków materiałów, które mu zostawały po szyciu tych butów, szył kostiumy dla tych lalek i odgrywali te zapamiętane sceny. Kiedy ojciec umarł, została po nim książeczka wojskowa, taki mały zeszycik, który się zachował i tam, uznano, Andersen w wieku mniej więcej 12-13 lat zapisał 12 tytułów tragedii, jak to wtedy określił, które zamierzał napisać. Więc to było dziecko, które było z domu przygotowane do nie tylko percepcji kultury i sztuki, ale także u którego rozbudzono potrzebę realizacji twórczej. Taką potrzebę miał również jego ojciec, niespełnioną. Dla mnie to jest fantastyczne dzieciństwo. Oczywiście posuwam się dość daleko w tej zabawie, ale robię to świadomie, żeby podkreślić, jak wielką właściwie zrobiono krzywdę i autorowi, i trochę on sam był winien, ale jeśli będzie czas, to jeszcze do tego wrócę. To jest baśń mojego życia. Proszę zobaczyć, to jest wydanie duńskiej autobiografii Andersena, ale 7 lat wcześniej, 8 lat wcześniej, w 1847 w Niemczech ukazała się najpierw po niemiecku jego autobiografia, napisana na zamówienie niemieckiego wydawcy, który już wtedy, w 1847, Andersen miał wtedy 42 lata, postanowił wydać jego dzieła wszystkie i wydał je. Było ich bardzo dużo. Bo baśni to wtedy była jeszcze garstka. Baśnie Andersen pisał przez całe życie, co 2-3 lata, sporadycznie, nieco rzadziej, ukazywały się tomiki takie po 3, po 4, czasem po 5 baśni, aż do 1872 roku. Ale wtedy Andersen był już autorem, uznanym autorem 3 powieści, 4 była w drodze, potem jeszcze 5. i 6 zostały napisane. Pisał i wydał także słynną, dwie wtedy, na tym etapie, dwie książki opisujące podróże. Pierwszą, którą odbył w 1830 już roku po południowych Niemczech i potem w 1833-34 otrzymawszy stypendium królewskie, ponad półtoraroczną podróż po Europie i głównie długi pobyt we Włoszech. I te podróże, pojechał również do Aten wtedy i do Turcji na krótko i te podróże zaowocowały właśnie opisami małymi. Ta pierwsza podróż to jest opisana w maleńkiej takiej książeczce, Obrazki z cienia, ale ta druga, Indictus Bazar Poety z 1842 roku, była równie słynna w Europie jak te pierwsze, zwłaszcza pierwsze dwie powieści Andersena. Później napisał jeszcze kolejne opisy podróży po Hiszpanii, po Portugalii.
i po Szwecji. To są bardzo ciekawe książki, które mam nadzieję w najbliższych latach się u nas ukażą, nigdy na język polski nie tłumaczone. Z wszystkich powieści Andersena tłumaczone były też tylko te dwie, o których wspomniałam na początku, czyli Improwizator i Tylko Grajek. To już Państwu pokazywałam, a tu jest Teatr Królewski w Kopenhadze, do którego ten 14-latek zapragnął pojechać i zostać tam aktorem. Po śmierci ojca z upodobaniem do teatru biegał, jak tylko przyjeżdżały trupy do Odense. I ponieważ już nie było pieniędzy, matka musiała zarabiać na życie sama, prała bieliznę w rzece i to dlatego uzależniła się od alkoholu, bo stała boso w rzece. Wtedy, podobnie jak jeszcze dzisiaj, niestety ludzie wierzyli, że można się rozgrzać alkoholem. Dzisiaj wiadomo już, że to jest tylko na chwilę rozgrzanie się, a efekt jest potem odwrotny i trzeba znowu się rozgrzać i znowu się trzeba rozgrzać i tak dalej. I spotykam się także, spotkałam się z takimi zarzutami pod adresem Andersena, czy raczej jego matki, bo ja bardzo bronię jego matki, tej niepiśmiennej alkoholiczki, jak to mówią niektórzy, tak bardzo ją ostro określając. Wiele wskazuje na to, że ta kobieta była osobą bardzo mocno trzeźwo stojącą na nogach, w przeciwieństwie do swojego męża, który był trochę artystą. I był rzeczywiście trochę depresyjny i był nie bardzo szczęśliwy w życiu. I jego matka po prostu trzymała wszystko twardo w garści i była osobą taką silnego charakteru. Nie pozwoliła na przykład, żeby syna bito w szkole. Bicie dzieci w szkole było wtedy normą, podobnie jak jeszcze w czasach mojego dzieciństwa. A proszę sobie wyobrazić, że w latach 20. XIX wieku uboga, prosta kobieta mówi do nauczyciela: jeśli jeszcze raz pan uderzy moje dziecko, to ja zabieram je z tej szkoły. I zabrała, kiedy to się powtórzyło. I oddała dziecko do szkoły żydowskiej. A pozycja Żydów wcale nie była taka wesoła, w Danii tak samo jak wszędzie gdzie indziej. I ona doskonale zdawała sobie sprawę z tego, jak są Żydzi postrzegani. Mimo to postanowiła oddać dziecko do szkoły żydowskiej, która zresztą po roku ze względu na brak finansowania została zamknięta, ale tego nauczyciela z tej szkoły Andersen zapamiętał do końca życia jako najlepszego swojego nauczyciela, bardzo go kochał. Ale tu może od razu dygresja, bo te nauki, które pobierał, to były jednak niepełne, niekonsekwentne. W tej szkole nie za długo, bo ta matka zabrała go, potem ta druga szkoła, potem była szkoła taka uboga dla ubogich dzieci, szkoła gminna, gdzie też trochę patrzono przez palce na to, czy dzieci chodzą, czy nie. Obowiązek szkolny w Danii wprowadzono w 1814 roku już, ale jeszcze nie był on tak rzeczywiście egzekwowany, ten obowiązek szkolny. W rezultacie czego Andersen, chociaż przeczytał całego Szekspira, to nie potrafił pisać bez błędów, nie stosował prawie w ogóle interpunkcji. To, że popełniał błędy ortograficzne, to kładzie się na karb tego, że był dyslektykiem. Toczą się dyskusje na ten temat. Są tacy, którzy twierdzą, że jednakowoż nie był dyslektykiem, tylko że po prostu miał luki w edukacji. No ale po przyjeździe do tej Kopenhagi tutaj się ujawniło to dziedzictwo po matce, czyli ta siła charakteru i wola działania i wola przetrwania, bo chłopiec przyjeżdża, ma w kieszeni parę groszy i wystarcza mu tych parę groszy na zapłacenie noclegów przez kilka dni w takim gościńcu. Wobec tego wymyśla sobie plan taki, że odwiedza wszystkich członków, może nie wszystkich, ale ważnych członków kopenhaskiej elity artystycznej i naukowej, i zabiega u nich o pomoc, próbuje ich przekonywać, że potrafi recytować wiersze i odgrywać sceny ze sztuk, że potrafi tańczyć i śpiewać, a śpiewał pięknie, miał piękny głos, był bardzo muzykalny. Zresztą gdyby nie był, to ta proza nie brzmiałaby jak pieśń właśnie. I proszę sobie wyobrazić, że ta jego skuteczność, podobnie jak przez całe później życie, skuteczność w autopromocji była tak wielka, że już po kilku dniach znalazł wsparcie na najbliższych 7 miesięcy. Odwiedził mianowicie dyrektora chóru przy Teatrze Królewskim, o którym wcześniej wiedział, że będzie miał tego wieczoru gości. Dowiedział się tego od kucharki.
którą wcześniej odwiedził, przyszedł właśnie wtedy, kiedy odbywało się to przyjęcie. Ta kucharka namówiła swojego pana, żeby pozwolił chłopcu wejść i zaprezentować te swoje umiejętności. Notabene jako dziecko wcześniej w Odense Andersen bywał, chodził po domach, bywał zapraszany, żeby umilić przyjęcia recytacjami i śpiewami właśnie, więc był do tego przyzwyczajony, utwierdzony w tym, że robi to dobrze. I pokazał, co potrafił, i panowie, ponieważ był wśród nich jeden z ważniejszych wówczas kompozytorów duńskich, równie niskiego pochodzenia i który również dzięki pomocy innych ludzi zrobił karierę, on natychmiast zorganizował zbiórkę pieniędzy. W ciągu kilku minut w kapeluszu było tyle pieniędzy, że doliczono się, że wystarczy na 7 miesięcy. Ten kompozytor właśnie wziął na siebie rolę wypłacania chłopcu co tydzień tej odpowiedniej sumy, tak żeby te pieniądze miały szansę racjonalnie być spożytkowane. Ale mało tego, postanowiono, że będzie się udzielać mu lekcji. Któryś z panów nauczycieli łaciny postanowił uczyć go łaciny. To trwało krótko, ktoś inny uczył go niemieckiego, ktoś inny uczył go duńskiego. A dyrygent chóru udzielał mu lekcji śpiewu. I wszyscy panowie podzielili pomiędzy siebie obowiązek żywienia chłopca codziennie w innym domu. To żywienie, notabene, jeśli państwo sięgniecie po dzienniki kiedyś, to zobaczycie, że począwszy od tego wieku lat 14, Andersen do końca życia jadał u innych, u obcych ludzi, ponieważ był zawsze zapraszany, po prostu zawsze był zapraszany na obiady. Często miał później, kiedy już był bardzo sławny, problem, żeby wybrać, do kogo iść, żeby nie obrazić, żeby nie dotknąć. Komu odmawiałem ostatnio, żeby nie powtórnie odmówić. Także był rzeczywiście rozpieszczany przez los ten nieszczęśliwiec. I próbuję tu może nieudolnie ironizować. To jest opiekun i osoba, którą Andersen sobie przysposobił na ojca takiego zastępczego. On był właśnie w tych czasach, o których mówimy, dyrektorem ekonomicznym Teatru Królewskiego, był także zarządzającym Fundacją Królewską. A to było państwo, w którym Fundacja Królewska finansowała artystów. To jest obraz, który znamy ze współczesności, którego nie znaliśmy w Polsce, poza jakimiś nielicznymi wyjątkami. To było systemowe dotowanie, wspieranie młodych twórców i nie tylko młodych, również twórców starszych, ale takich, o których wiadomo było, że nie są w stanie ze swojej sztuki się utrzymać albo że ich sztuka nie może zarobić na nich po prostu na tyle, żeby mogli dalej swoją sztukę rozwijać. To było niesłychanie światłe i takie dość charakterystyczne dla społeczeństwa protestanckiego. Zarówno ta współodpowiedzialność, ta odpowiedzialność społeczna za los dziecka uzdolnionego, ale ubogiego, jak i ta postawa króla. Więc ten pan Jonas Kulin był szefem tej zarządzającym tej fundacji i po jakimś czasie, w którym to czasie Andersen już jako 15-16-latek przysyłał do teatru kolejne pisane przez siebie sztuki, bo szybko się okazało, że aktorem to on nie będzie. Przyszła mutacja, śpiewakiem nie będzie, tancerzem nie będzie, bo wyrósł na 1,85 m. Ten wzrost był niespotykany w tamtych czasach. Wszyscy byli mniej więcej tacy. Więc zaczął pisać intensywniej niż dawniej i uznał, że wobec tego będzie pisarzem. Dramatopisarzem przede wszystkim, jak sobie wyobrażał, ale równolegle pisał cały czas wiersze i przez całe życie zresztą, o czym też mało wiemy w Polsce, bo nie były tłumaczone jeszcze. Więc ten Jonas Kulin wystarał się o stypendium 4-letnie królewskie na to, żeby Andersen mógł gimnazjum w trybie przyspieszonym skończyć i zdać maturę. I tak się stało. Tu już nie będę się nad tym rozwodzić, tam są również ciekawe historie, ale o, to właśnie jest dowód na to, jak czasem ciężko bywało Andersenowi. To jest jego własny rysunek. A tu obok mężczyzna ze swoją żoną, syn Jonasa Kulina, który był kilka lat młodszy od Andersena, ale oni obaj byli wtedy, Andersen miał, może kiedy poznał rodzinę, no może nie wiem, może 15, może 16 lat, ten miał może 12 wtedy, plus minus. Do końca życia pozostali przyjaciółmi i wrócę jeszcze do osoby tego właśnie przyjaciela Andersena, jeśli nam starczy czasu. Tu akurat dlatego te fragmenty rękopisów zamieściłam, że tak Andersen pisał,
A potem te rękopisy brał właśnie ten jego przyjaciel Edward i je przepisywał na czysto, już bez błędów, już z jakąś interpunkcją sensowną i dopiero potem szły do wydawcy. I tak było przez wiele, wiele lat. Tu jest, proszę zobaczyć, jest rok 1833. Andersen jest w Rzymie. Ma wtedy 28 lat, 28-29. Już zaczyna być portretowany, jeszcze zanim napisał Improwizatora, ale był już bardzo znany z tego wiersza, Umierające dziecko. No i zbierał materiały w tych Włoszech do książki. Portretów Andersena jest mnóstwo. Tu już jego własne rysunki. W czasie podróży rysował dużo, żeby też zachować swoje wrażenia i potem je wykorzystać w pisaniu. Też całe życie niemal rysował. Tu już kolejny, tu już słynny duński malarz, słynny wówczas, namalował taki portret Andersena. Tu kolejny. A to jest największa miłość, miłość życia Andersena, szwedzka śpiewaczka, sopranistka, wielka diwa opery XIX wieku europejskiej, która podobnie jak on była rozchwytywana do tego stopnia, że na przykład jak pisze Andersen w dzienniku, po którymś z jej koncertów kolejnych w operze wiedeńskiej, pod jej oknem, pod oknem hotelu, w którym mieszkała, zebrało się 30 tysięcy ludzi i wyśpiewali dla niej serenadę, bo wtedy się śpiewało serenady. Notabene Andersenowi też szwedzcy studenci w Lundzie, jeszcze zanim Improwizator się ukazał, ale już Andersen był znany z tego wiersza i jeszcze z jakichś tam drobniejszych publikacji w periodykach, ale też wydał swój własny tom poetycki, tylko że pod pseudonimem. Też mu studenci szwedzcy w serenadę odśpiewali, co zawsze było wyrazem jakiegoś uznania dla osoby, której się tę serenadę śpiewało. Ta Jenny, bo tak się to wymawia po szwedzku, Jenny Lind nie odpowiedziała na miłość Andersena. Ona trwała kilkanaście lat i do końca życia, i to też zachowałam w dziennikach, każdy taki fragment, gdzie on wszystkie i kobiety, i śpiewaczki przez całą resztę życia porównywał zawsze do tej Jenny. Ach, a Jenny to by zrobiła tak, a Jenny to by zaśpiewała tak. A Jenny była jedyną kobietą, której próbował się oświadczyć. Kochał się również w innych, ale nie zdobył się na tę odwagę poza tym jednym przypadkiem, a to dlatego, że ona była podobnie jak on niskiego pochodzenia. U niej ojciec był też alkoholikiem. To małżeństwo, ja już nie pamiętam, czy matka żyła bez ślubu z tym z mężczyzną, który był alkoholikiem, czy odwrotnie, czy ojciec z jakąś kobietą. W każdym razie ona również, podobnie jak Andersen, została jakby wyniesiona, wyedukowana dzięki społecznej, jakiejś społecznemu zainteresowaniu elit lokalnych. Była bardzo podobna do niego osobowościowo, to znaczy, może nie osobowościowo, ale charakterologicznie. Była bardzo dobrym, miękkim, wrażliwym człowiekiem o wielkiej prostocie. No ale cóż, nie zakochała się w nim i niestety Andersen pozostał samotny. Tu jest bardzo słynny portret Andersena, przy którym się chwilę zatrzymam, żeby Państwu zareklamować wystawę, którą w tej chwili otworzyliśmy, to znaczy w minioną środę w Promie Kultury na Saskiej Kępie. Wystawę rzeźby i grafiki duńskiego rzeźbiarza Jana Holgera Jerichau, który jest prawnukiem tejże malarki, a ta malarka urodziła się na Żoliborzu. Wprawdzie w niemieckiej z pochodzenia rodzinie, ale uważała się za Polkę, wychowała się w Warszawie i dopiero na studia pojechała artystyczne do Monachium, do Düsseldorfu, a stamtąd po studiach do Rzymu, gdzie poznała duńskiego słynnego rzeźbiarza i wyszła za niego za mąż i dlatego znalazła się w Danii. Przyjaźniła się z Andersenem do końca życia. Również zapiski dotyczące tej przyjaźni starałam się w dziennikach zawrzeć. To są dzieci Elisabeth Jerichau Baumann. Miała ich dziewięcioro. Wśród nich oraz wnuków i prawnuków było sporo artystów. A tu są już fotografie Andersena i chcę Państwu kilka pokazać po to, żeby powiedzieć o kolejnym jakimś takim stereotypowym widzeniu, utrwalonym bardzo w mediach. Kiedy Państwo czytacie o Andersenie, to zawsze, niemal zawsze przeczytacie, to daje gwarancję, że był bardzo brzydki. Tak pisała o nim, bo kilka takich relacji pisemnych zachowało się.
z XIX wieku. Tak pisała o nim jego brytyjska biografka. Ta książka ukazała się u nas w Polsce w 2005 roku. Ja tłumaczyłam do niej trochę pochopnie może, ale na początku byłam zafascynowana tą biografią, bo jest znakomicie napisana, bardzo żywiołowo i bardzo inteligentnie. Ja tłumaczyłam do tego tekstu wszystkie cytaty z Andersena, czyli fragmenty baśni, dzienników, listów i wierszy i tak dalej. Natomiast ta brytyjska autorka, jak dopiero po jakimś czasie, jak ja już bardziej się wgryzłam, przeczytałam wszystkie dzienniki Andersena i tak dalej, zrozumiałam, że to, co ona tam pisze, tezę, którą stawia, że ona jest niesłuszna, to do niej za chwilę jeszcze przejdę, ale ona pisze tam między innymi to, że był strasznie brzydki. I ten określenie brzydki powtarza się na tyle często w tej książce, że właściwie to jest przede wszystkim to, co można z tej książki zapamiętać, że był brzydki. I potem jeszcze coś, do czego wrócę. Ja nie rozumiem tego. Znaczy, staram się sobie wyjaśnić, co powodowało, że kilka współczesnych Andersenowi relacji było takich, które mówiły, że był brzydki. Być może podejrzewam, że ważną rzeczą było to, że właśnie, że mierzył ponad 1,85 m. Oni wszyscy byli bardzo niscy. On sterczał nad tym tłumem. To po pierwsze. Po drugie, piszą, wiele osób podkreślało, że miał bardzo wielkie stopy i bardzo wielkie dłonie. I był bardzo chudy. I podobno był niezdarny w jakiś sposób. No być może to, może miał brzydkie zęby, bo całe życie cierpiał na ból zębów, to w dziennikach też bardzo wyraźnie widać. Notabene to się też wykorzystuje, pisząc o Andersenie, śmiejąc się z tego, tak jak gdyby było się z czego śmiać. Dla mnie to jest interesująca lektura, która pokazuje no, znowu jakieś zjawisko z życia ludzi z epoki, której nie znamy, jak sobie radzili, prawda, na przykład. Co się działo, jak te zęby całe życie bolały, co robiono. Ku swojemu zdumieniu dowiaduje się na przykład, że już w latach 60. miał sztuczną szczękę, że robiono sztuczne szczęki, że to już wtedy było możliwe i tak dalej. Ale ludzie piszący o Andersenie uwielbiają po prostu się śmiać i nawet pamiętam jeden z tekstów, jedna z recenzji z tego mojego wyboru dzienników to właśnie zaczynała się od tego, że właściwie niewiele więcej tam jest niż notatki, poza notatkami o tym, że bolały Andersena zęby, ha, ha, ha. No i że codziennie jadał u kogoś innego obiad. I zaraz potem, jaki to był straszliwie samotny. A tu są kolejne inne, był niewątpliwie pełna charakteru twarz, o bardzo mocnych rysach, bardzo interesujących. Powiedziałabym, że interesujący mężczyzna. Gdzie ta brzydota? Nie wiem. Wszystko jedno. To jest rodzina, wśród której umarł. Dom letni tej rodziny, wówczas na obrzeżach Kopenhagi, dzisiaj to jest centrum miasta, gdzie często bywał, a w ogóle spędzał lata przeważnie na różnych dworach, w zamkach, pałacach arystokratów i bogatych duńskich mieszczan. Ale to od młodości, od wczesnej młodości, jeszcze zanim zasłynął jako autor improwizatora. Zapraszano go, bo on był już obiecującym poetą. Zapraszano go na te dwory, taka była moda, że arystokracja zapraszała artystów do siebie i to pozostało w życiu Andersena. No zawsze kilka tygodni każdego lata spędzał. Jeśli nie był za granicą, to spędzał u kogoś. Nigdy nie spędził całego lata w mieście. I tu właśnie w domu tym umarł, mając 70 lat w 1875 roku. To była notabene rodzina żydowska, zasymilowana rodzina żydowska, więc to też troszeczkę pokazuje stosunek Andersena do Żydów i w ogóle do, co bardzo ładnie też w dziennikach można zobaczyć, to był człowiek otwarty, człowiek pozbawiony, zupełnie pozbawiony uprzedzeń. Dla niego miarą wartości człowieka było człowieczeństwo. Nic innego się nie liczyło, tylko człowieczeństwo. A tu już wracamy do jego wycinanek, które są, niektóre z nich są zupełnie fantastyczne, niektóre z nich są bardzo, te akurat nie, ale tak jak ta na przykład po lewej, po prawej, niesłychanie ekspresyjne i bardzo współczesne, prawda? Aż nie chce się wierzyć, że to czyta na przykład. Andersen nie znał w ogóle sztuki prymitywnej. Sztuka prymitywna za jego życia jeszcze nie zaistniała. Ona dopiero pod koniec XIX wieku taka modna zaczynała być w pewnych kręgach, ale miał jakieś takie wizje, wyobrażenia. Te motywy się często powtarzają. Są wierszyki, są to też niesłychanie nowoczesne to i to zresztą również
wierszyki tutaj, bo te wycinanki, które tu pokazuję, one są zamieszczone w tym trzytomowym wydaniu baśni. To jest duńskie wydanie jubileuszowe i wydawca nasz kupił całą tą oprawę graficzną, więc te wierszyki też zabawne takie. To jest akurat jedna z większych wycinanek. A to jest fragment z książki z obrazkami. Andersen uwielbiał w ogóle pracę, to akurat udziedziczył po ojcu, był uzdolniony manualnie. Był autorem 17 lub kilku z nich był współautorem książek obrazkowych dla dzieci, własnoręcznie wykonanych. To jest strona z takiej książki. Te książki pełniły różne funkcje, tak jak w tym przypadku no to po prostu bawiły, ale one również uczyły, bo zawierały też wycinki z gazet, jakieś obrazki z egzotycznych krajów, z innych miast, portrety słynnych ludzi i tak dalej. Tu też jakieś wierszyczki żartobliwe. No to jest też z książki właśnie. Wszystkie jak dotąd, te ostatnie cztery właśnie chyba, to są z książki, z książek z obrazkami dla dzieci, a to zakładka do książki. O, to dla porządku tylko. A to jest, proszę Państwa, moja biblioteka i jej fragment pokazujący wydania korespondencji Andersena. To wszystko to są listy Andersena i listy do niego. Więc to jest dopiero materiał, który jest bogactwem po prostu. To jeszcze nie dziękuję za uwagę. To jest tylko jedna z tych prezentacji. I zaraz przejdziemy już do tematów. Tutaj mamy. Tak. Temat właściwy dzisiejszego wieczoru. To ja już może teraz będę siedzieć, bo będzie mi troszkę wygodniej. Moja przygoda z Andersenem zaczęła się w latach 80. właściwie, znaczy może jeszcze nie przygoda, ale pierwszy moment, kiedy zorientowałam się, że trzeba zrobić nowy przekład tych baśni. Wtedy właśnie czytałam je swoim dzieciom w polskim przekładzie i również uczyłam o nich, pracowałam wtedy na Uniwersytecie Poznańskim w katedrze skandynawistyki, filologii duńskiej. I ja jeszcze wtedy nie rozpoznałam wartości dzieła Andersena, tego nie mogę powiedzieć, ale zorientowałam się, że coś jest nie tak z tymi przekładami, że takie to jest nudnawe, że takie słodkawe, że takie rozciągliwe w porównaniu do oryginału. I wzięłam się za szukanie wydawcy, kiedy zorientowałam się, że zbliża się bardzo, bardzo sprytnie, jak sam Andersen, naprawdę tropem Andersena poszłam, bo zbliżał się rok 2005, no to już 7 lat wcześniej, zorientowałam się, że ten rok nadchodzi jubileusz 200. rocznicy urodzin jego i pomyślałam w związku z tym, z tą rocznicą, może ktoś zechce wydać nowy, pełen przekład. Zaczęłam szukać wydawców. Zawsze obijałam się o wydanie Iwaszkiewiczowskie. Przecież mamy jeden z najlepszych przekładów baśni Andersena na język obcy. Taki argument padał, bo taki argument padał również w tekstach pisanych w Polsce. Na jakiej podstawie stwierdzano taki fakt, to trudno mi powiedzieć. Niedawno też przeczytałam w internecie recenzję holenderskiego wydania baśni napisaną przez holenderskiego recenzenta, że to jest najlepszy przekład baśni Andersena na obcy język, ten holenderski. No zapewne znał pozostałych 156 języków, na które te baśnie zostały przetłumaczone. W każdym razie czytałam tak jak my wszyscy baśnie właśnie w przekładzie Stephanie Bailyn, która, i tu chciałabym oddać hołd i honor Stephanie Bailyn, bo ona już w 1931 roku była wtedy jeszcze młodą osobą, tłumaczką z niemieckiego, ale zorientowała się, że przekłady, które przed nią powstały, a było ich bardzo dużo, mogłabym Państwu osobny dać wykład na ten temat, bardzo też interesujący, bo pokazuje bogactwo tej recepcji u nas w Polsce. Tych przekładów było mnóstwo i bardzo ciekawe jest śledzenie, jak to robiono i tak dalej. Ale ona zorientowała się, że one są już tak zakłamane, że tak są sprowadzone do bajeczek dla dzieci, że trzeba coś z tym zrobić. Miała ambicję podobną jak moja, pokazania Andersena prawdziwego. Miała niestety ten problem, że nie znała duńskiego. Zaprosiła wobec tego do współpracy profesora Stanisława Sawickiego, ówczesnego skandynawisty, bardzo zdolnego człowieka, jeszcze też bardzo młodego, zresztą młodo zginął.
Ale no, ja już, ponieważ jestem też tak zwaną skandynawistką, a raczej lubię mówić, że jestem danistką, bo nie wierzę w coś takiego jak skandynawista. Bo trochę coś o tym wiem i po prostu wiem, że nie, trudno jest być specem, od, takim naprawdę specem od trzech języków, które są tak blisko ze sobą spokrewnione. Jest uleganie interferencjom, pomylenie jednego z drugim jest po prostu nieuniknione. Nie bez powodu Szwedzi tłumaczą literaturę duńską na swój język, Duńczycy szwedzką na swój język i tak odwrotnie, i Norwedzy również. Można sobie czytać, znając jeden z tych języków, można czytać w tych wszystkich trzech językach, można się dogadać, ale tłumaczenie tekstu literackiego to jest zupełnie inna para kaloszy. Więc profesor Sawicki, jak wierzyła Stefania Bejlin, pomoże jej porównać z oryginałem ten jej przekład, który robiła z niemieckiego. No ale jak ja bardzo łatwo mogłam się zorientować, profesor Sawicki po prostu no, nie znał na tyle dobrze duńskiego, żeby skutecznie mógł móc poprawiać ten jej przekład. O tym mówiliśmy, tu będziemy już szli trochę na skróty. To jest cytat, który już przytoczyłam. Tutaj jest troszkę więcej z Anny Milskiej. To też ładnie te podkreślone fragmenty pokazują, jak bardzo jakby drążono ten temat tego biednego nieszczęśliwca. Tu również Anna Milska i jeden z kolejnych mitów, też chętnie powtarzany przez różnych piszących o Andersenie, o tym, że był rzekomo odrzucony przez Duńczyków, no to jest właśnie, to jest właśnie zupełna nieprawda. Ale tu winien był sam Andersen, bo poświęcił połowę swojej autobiografii na to, żeby się pożalić całej Europie, że duńscy krytycy nie w 100%, tylko w 85% go chwalą. Powiedzmy, tak ja bym to określiła, bo był tak wrażliwy, tak przewrażliwiony. Artysta, zawsze to podkreślam, ma do tego prawo. Ma prawo się czuć nieszczęśliwy, kiedy jest krytykowany. Ma do tego prawo. No ale Andersenowi zawierzono. Trzeba mieć tutaj, trzeba troszeczkę krytycznie na to spojrzeć. A jeżeli się ma szansę przeczytać te recenzje, no to się wie, jego współczesnych, to się wie, że tak naprawdę było nieco inaczej niż on to starał się pokazać i niż on to odczuwał. Kolejny mit, i tu wrócę do tej biografii Jackie Wulschläger, o której wspomniałam wcześniej, tej brytyjskiej autorki. Punkt 2, biseksualny. To jest jej teza, że był biseksualny. Zbudowała ją na bardzo atrakcyjnej intelektualnie konstrukcji, dowodząc, że wyszukiwała przyjaciół Andersena i kilku z nich miało siostry i w tych siostrach on się kochał. I to ona uważała, że przenosił miłość do chłopca na jego siostrę. Być może podświadomie. No to ja sobie natychmiast przypomniałam, jak to było w młodości, że jak moja przyjaciółka miała brata, to ja byłam w nim zakochana przez 4 lata, bo po prostu to był ten chłopiec, z którym się często miało kontakt, prawda, bo się bywało w tym domu i tak dalej. Więc to nie jest żaden argument, ale trzeba, znów lektura gruntowna dzienników pokazuje, że Andersen w sposób absolutnie jednoznaczny był heteroseksualny. A jeśli chodzi o to, co się o nim bardzo chętnie pisze, że był homoseksualny dzisiaj, to wyszłoby w dziennikach, dlatego że dzienniki były pisane, on pisał je dla siebie. To nie było, to nie są, na przykład one nie są atrakcyjne w taki sposób, w jaki są atrakcyjne dzienniki innych pisarzy, którzy piszą świadomie z myślą o tym, że po ich śmierci lub wcześniej one będą opublikowane. On niechętnie komentuje współczesnych na przykład, bo boi się, że gdyby ktoś znalazł ten jego dziennik i tam przeczytał jakąś kąśliwą czy krytyczną uwagę na swój temat, no to byłby problem. Natomiast bardzo, bardzo mocno daje wyraz swoim różnym fascynacjom i swoim problemom ze swoją seksualnością. Niewątpliwie miał problemy z seksualnością, które, i tu znów musiałabym długo mówić, ale krótko powiem, wynikały z jednej strony z religii, a z drugiej strony z etyki. On był tak głęboko etyczny, że no, nie wchodził w grę na przykład burdel. Korzystali wszyscy jego znajomi z burdelu, jeśli nie mieli partnerka, nawet a może i najczęściej także wtedy, kiedy je mieli. On natomiast nie potrafił. On był tak empatyczny, że żal mu było tej kobiety, z którą miałby spędzić ten czas w tym burdelu. Więc chodził tam czasem, ale tylko po to, żeby oglądać. No i to wszystko o samotności. Powiedziałam Państwu o obiadach, o ogromnej rzeszy przyjaciół, bardzo wiernych i to, że nieszczęśliwy.
tutaj znów, tu już zbliżamy się do twórczości. Tu Anna Milska napisała, ja tam gdzieś napisałam, że około 2 miliony nakładu miały te z Szancerem baśnie. To sobie proszę wyobrazić, jaki to miało wpływ na nasze postrzeganie, jeżeli wszyscy czytaliśmy to. Że jak zawsze w twórczości ludu sprawiedliwość w końcu zwycięża i dobro triumfuje, a zło otrzymuje zasłużoną karę. Otóż nie, tak nie jest w baśniach Andersena. To nie są bajki ludowe, czarno-białe, gdzie właśnie tak jest. Baśnie Andersena są zniuansowane psychologicznie, są bardzo głęboko refleksyjne i są utworami pisanymi przez bardzo mądrego człowieka, który doskonale wiedział, że nic nie jest ani czarne, ani białe. Nie będę się rozwodzić, chętnie bym Państwu powiedziała, ale polecam lekturę baśni coś na przykład w tym kontekście. O tym mówiliśmy już, ale tutaj parę przykładów na humor, bo powiedziałam, że zabawne, ale teraz chciałabym Państwu to spróbować udowodnić. Ja już nie będę czytać, proszę po prostu sobie przeczytać. Jest to humor bardzo specyficzny, bardzo nieoczywisty czasem. To bym powiedziała, że bardzo aktualny temat dla nas na przykład. Zresztą Andersen zawsze jest aktualny, to co chwilę można u niego jakieś... Jest mój ulubiony. Ten jest mój ulubiony, absolutnie. To jest najbardziej, najlepszy, to jest ten najcieńszy właśnie poczucie jego humoru. Niezwykle finezyjne, ale często to jest zjadliwa ironia również, bo bardzo był krytyczny wobec dorosłych. A zwłaszcza takich przemądrzalskich, różnych profesorów, przepraszam panią profesor, krytyków zwłaszcza literackich i tak dalej. Bardzo, bardzo nie lubił, kiedy ktoś się wymądrzał. No to też piękne jest. I to też. To jest ostatnie zdanie. To jest o Bąku i o piłce. To jest ostatnie, bo Bąk był zakochany w piłce kiedyś w młodości skórzanej i to jest ostatnie słowo, zdanie tej baśni. Jeśli Państwo czytacie, jeżeli na przykład jesteście nauczycielami i czytacie z dziećmi, to proszę zwracać uwagi na pierwsze zdanie i na ostatnie w baśniach. One są bardzo, bardzo kluczowe często. A tu już właśnie taka ironia ktoś by powiedział, ojej, dzieciom nie wypada takich rzeczy. I to właśnie często robiono. Jak uznano, że czegoś nie wypada, to albo wycinano, albo podretuszowywano. No i teraz pytanie, na które cały czas staram się odpowiedzieć, mówiąc to, co mówię, ale chcę Państwu pokazać, co się dzieje wtedy, kiedy się tłumaczy przez język trzeci, bo taki tłumacz jak na przykład Stefania Bejlin, no podkreślam, miała jak najlepsze intencje, ale po pierwsze nie znała duńskiego, a po drugie podlegała jednak pewnym, tak jak podejrzewam, pewnym no, kryterium epoki co do tego, czym jest tekst literacki i zwłaszcza czym jest tekst literacki adresowany do dziecka. A uważano, że to jest tekst literacki adresowany do dziecka, prawda? Więc go wyrównywano pod linijkę, tak żeby był spełniał te kryteria. To jest akurat wspomniana wcześniej autobiografia Andersena. Ta autobiografia, duński tytuł niebieski, przetłumaczona na niebieski tytuł zielony, przetłumaczona akurat trafnie przez niemieckiego tłumacza. Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung. Prawdziwa baśń mojego życia, albo po polsku można by powiedzieć baśń mojego życia bez zmyśleń. Ten tytuł brytyjska tłumaczka przetłumaczyła w tym samym roku, proszę zwrócić uwagę, na The True Story of My Life, czyli prawdziwą, powiedzielibyśmy, opowieść o moim życiu, nie baśń. Tu nie ma słowa baśń, tu jest opowieść. Ta książka przetłumaczona z angielskiego, czyli z tego wydania 1847 londyńskiego, przetłumaczona na polski, wydana w 2004 roku. I otrzymała tytuł Baśń mojego życia, nie tak jak tutaj w drugiej linijce napisałam na czarno, jak to powinno być, bo nie była tłumaczona właśnie z... Akurat tytuł to wzięto z niemieckiego jakoś po części, ale w każdym razie to jest nietrafny tytuł, bo o takim tytule Andersen napisał, o tytule Baśń mojego życia Andersen napisał autobiografię swoją duńską 7 lat później, w 1855 roku. Pierwsze zdanie w tej autobiografii brzmi tak, po duńsku. Mitlił et smukt eventyr, sorit o lukselit. Co znaczy dokładnie, moje życie to piękna baśń, tak bogata i szczęśliwa. Wierzył rzeczywiście w to, że jego życie jest jak baśń.
bo nie mógł do końca życia uwierzyć, że aż taki sukces osiągnął. I teraz na niemiecki, trafnie znów przetłumaczono, podobnie jak tytuł, Mein Leben ist ein schönes Märchen, so reich und glücklich. Ale brytyjska tłumaczka już sobie pozwoliła na coś innego. My life is a lovely story, happy and full of incident. Co dokładnie znaczy tyle, co napisała słusznie tłumaczka polska. Historia mego życia to piękna, pełna wydarzeń, szczęśliwa opowieść. I porównajcie Państwo teraz te dwa zdania szare. To pierwsze szare i to ostatnie szare. Widzicie Państwo różnicę? W tym pierwszym zdaniu jest poezja, jest rytm, jest zwartość. To drugie zdanie jest rozblekłe, jest, nie odpowiada oryginałowi, ale jest trafnie przetłumaczone z angielskiego, więc polska tłumaczka miała pecha, że dostała do ręki tekst, który był fatalnie przetłumaczony. To się dzieje wtedy, kiedy się tłumaczy z tak zwanego trzeciego języka, czyli kiedy się nie ma dostępu do oryginału. No i tu już jest to, co również powiedziałam, kolacjonowanie tekstu, to jest właśnie to porównywanie, co robił profesor Sawicki, porównywanie z oryginałem. No i te przyczyny obiektywne, czyli mniej lub bardziej świadome, czasem pewnie mniej, czasem bardziej przez tłumacza świadomie zmieniany tekst dostosowywany do poziomu recepcji dziecka albo do obowiązującej normy językowej tekstu literackiego, bo Andersen starał się pisać, kreował swoją opowieść na język mówiony. Kreował ją na język mówiony, czyli była po to czysta, naturalna, swobodna, ale często na tak wycyzelowana literacko, że wiele z tych utworów to są po prostu perełki. Zarazem jest to jednak wciąż język stosunkowo prosty, choć zdania są tasiemcowe, bo dzielone średnikami najczęściej zamiast kropkami. Ale to, co przede wszystkim ważne u Andersena i co dość nietypowe było już w jego czasach, zarówno to, że kreował na opowieść ustną, to była zupełna nowość wtedy. On był nowatorski w swoich czasach, o tym też dzisiaj nie wiemy już. Był niesłychanie nowatorski. Raz, że pisał z perspektywy dziecka. Dwa, że pisał empatycznie wobec tego bohatera dziecięcego, wobec przedmiotu, wobec rośliny, wobec zwierzęcia, wobec każdego, potrafił uduchowić każdą rzecz i przedmiot, i roślinę, i zwierzę. A ponadto dialogi są pisane językiem absolutnie psychologicznie prawdziwym, czyli odzwierciedlają prawdziwe, naturalne dialogi. I to akurat jest ogromny problem w tych wszystkich naszych poprzednich przekładach, bo te dialogi były upiękniane na język literacki. Wobec tego nie wiem, czy tu nam się akurat uda, tu jest znowu widzę, no tu może, tu nie dotyczy języka, ale proszę zobaczyć, dostosowywanie do odbioru dziecka, tu wzięłam również Cecylię Niewiadomską, to jest przekład z końca XIX wieku, też skądinąd niesłychanie zasłużona pedagog i tłumaczka w ogóle. Proszę zobaczyć, Andersen pisze tak, radcy dworu, to jest w Królowej Śniegu, o nieważne gdzie, radcy dworu i ekscelencje chodzili na bosaka i nosili złote półmiski. Łatwo było wpaść w podniosły nastrój. To jest uwaga ironiczna. Ironizuje tutaj na temat dworskości wszelkiej, prawda, z którą się spotykał. Łatwo było wpaść w podniosły nastrój. Zupełnie groteskowe te boso chodzące te ekscelencje i noszące złote półmiski. Teraz Beilin bierze to całkiem na serio i pisze, nastrój był uroczysty. Co nijak się ma z tymi bosymi, do tych bosych stóp, prawda, tych ekscelencji. Więc nawet nie było refleksji, że coś tu przecież nie gra. No, chodzą ekscelencje na boso i nastrój był uroczysty, no niemożliwe. Powinna być taka refleksja, nie nastąpiła. Natomiast Niewiadomska po prostu uznała, że to jest tak dziwne, że trzeba to wyciąć. I wobec tego wycięła. Niewiadomska również dopisywała. Niewiadomska jest autorką przekładu Calineczki, której nadała tytuł Dzieci Elfów. To Dzieci Elfów, w tym przekładzie ta baśń była do niedawna jeszcze obowiązkową lekturą w szkołach podstawowych. To jeszcze nie bardzo dawno. Tu akurat jest przykład na to, jak pewne erotyczne teksty wygładzano, żeby dzieci nie obrażać. I przy okazji, jakie błędy popełniano również, które wynikały z niezrozumienia po prostu językowego albo dlatego, że je niemiecki tłumacz popełnił.
To jest ta końcówka akurat, jeśli chodzi o błąd. No kocioł parowy, który sunie po torach i ciągnie wagony, no też zabrakło refleksji, prawda? No jak to kocioł parowy sunie po torach? No. Pewnie niemiecki tłumacz zrobił błąd i tak przetłumaczyła za nim. A tu z kolei też usiłowano ukryć przed dziećmi, że on pijany był, ten bohater. Bo proszę zobaczyć, ale jak finezyjnie, proszę zobaczyć. Szedł z trudem, pisze Andersen. A tu szedł strudzony. Szczególik niby. Drogą z karczmy, pisze Andersen. Drogą wiodącą z karczmy. Ja nie jestem pewna, czy to jest różnica, ale mnie się wydaje, że to jest, że to sugeruje, że on niekoniecznie był w tej karczmie, tylko droga szła koło karczmy, tak? I potem jest pominięcie tekstu tego fragmentu, że szedł chwiejnym krokiem. No bo to już by wyraźnie pokazywało, że był pijany, a tego nie należało dzieciom pokazywać. Tu jest moim zdaniem manipulacja albo Stefanie Bejlin, albo tłumacza niemieckiego. Wolę kłaść to na barki tłumacza niemieckiego. Ale już Jarosława Iwaszkiewicza nie oszczędzę, bo urocza i piękna baśń Motyl, o wybitnie podwójnym adresie, to jest historia o motylku, a właściwie to jest historia o starokawalerstwie. I naśmieje pani się z własnego starokawalerstwa Andersena. Proszę zobaczyć, konfirmantki to są 14-latki. Ale trochę niedojrzałe, tu już jest gdzieś w podtekście głęboko jakiś erotyzm ukryty. W każdym razie on o tym mówi. O tym chce powiedzieć bardzo dyskretnie i delikatnie. No i co Iwaszkiewicz z tego robi? Żadnego erotyzmu, broń Panie Boże. Ta baśń się kończy tym, że on jest przyszpilony, ten motyl, przez dzieci. I Andersen pisze, tak się musi czuć, kto żonaty, unieruchomiony. I tym się pocieszył. Niewiadomska napisała, kto się ożeni, musi także osiąść na jednym miejscu. Iwaszkiewicz, ale to zupełnie tak, jakbym się ożenił, jestem mocno osadzony. Więc robiono wszystko, żeby takich treści dzieciom nie pokazywać. Tu jest przykład, no już bardzo drastyczny, akurat Andersen rzadko takie rzeczy pisywał, ale tutaj zakpił sobie z matki, która jest postacią, no jest, może nie negatywną, ale jest głupią osobą po prostu. I to w całym tekście widać. I on tu sugeruje, że nosiła po śmierci córki żałobę, dlatego że było jej w żałobie do twarzy, więc to również wycięto, bo nie wypada, żeby takie rzeczy dzieci czytały. Ale to jest przecież adres do dorosłego. Dziecko w ogóle by się nie zorientowało, że tu jakaś ironia się w tym kryje. Dziecko by po prostu pominęło to. Podobnie jak z tymi motylami. Dziecko czyta, że motylek po kwiatkach fruwa. A dorosły czyta, że to stary kawaler nie może sobie panny wybrać. No i to, co jeszcze wrócę do tego stylu, do języka mówionego. I to dlatego właśnie, o tu jest ten cytat z Andersena, w stylu miało być słychać, że ktoś baśń opowiada, dlatego język musiał się zbliżać do opowieści ustnej. W związku z tym w moim przekładzie nie ma wymienionych tutaj słów w ogóle, bo takich słów nie używamy mówiąc. I zawsze jak czytam, czy czytałam, to mi tak zgrzyta to rzekł, które jest czasownikiem używanym wyłącznie w tekście literackim. Niedozwolony u Andersena, ale absolutnie dominujący we wszystkich dawnych przekładach u nas. I inne pozostają, tym szereg jeszcze innych, których już tutaj nie mam. A tu już te błędy to pominę, ale to może tylko ten jeden. Mnóstwo jest błędów w tych przekładach dawnych tego typu. Bo Andersen rzeczywiście pisze dosłownie, jestem zbyt szczęśliwy, ale to nie ma sensu, prawda? To nie ma sensu przecież, od razu to widać. Po prostu to znaczy, o jaki jestem szczęśliwy i koniec. To jest dosłowne tłumaczenie i tych dosłownych tłumaczeń jest bardzo wiele, one są też niedopuszczalne. Tutaj nie będziemy już się zatrzymywać, przesłodzenia. Czasownik, przymiotnik mały po duńsku, duńskie rzeczowniki nie mają form zdrobniałych. Trzeba dodać przymiotnik mały przedtem. Żeby rzeczownik zdrobnić. A my mamy i możliwość dodania tego przymiotnika i jeszcze dodatkowo. I czasem mamy te podwójne, prawda? Mały stoliczek, mała dziewczynka mówimy i tak dalej. No ale jak mówi, jeżeli to jest w 100% zawsze to mały tłumaczone, no to po prostu daje ten efekt przesłodzenia tekstu. A zwłaszcza w takim przypadku, kiedy robi się groteska, bo mówi calineczka do jaskółki. Mały ptaszku, prawda? A to jest tak naprawdę wtedy ten przymiotnik jest, ma wyrażać, powodować, że rzeczownik ma brzmieć z czułością.
A tu już język. O, jeden tylko przykład na to, jak ten literackość tego języka szkodziła temu. To mówi chłopiec 16-letni z ludu do dziewczynki 16-letniej swojej przyjaciółki, również z ludu. To są proste dzieci. I on mówi do niej, stałaś się zupełnie wytworną panią, a ja wyglądam tak śmiesznie, jakże wiele myślałem o tobie, Krystynko. Ten język to nie jest język prawdziwy osób mówiących. Może jednak nie mogę sobie odmówić tych przyjemności pokazania Państwu, bo to jest bardzo ważne. Andersen często, jego fantazja była zupełnie odlotowa. Ja używam zawsze tego przymiotnika, bo nie mogę znaleźć lepszego. W tym przypadku, żeby powiedzieć, to jest historia czajnika porcelanowego, który... Dlatego u mnie dzbanek do herbaty, a nie imbryk, bo imbryk jest metalowym naczyniem, według słownika języka polskiego. I on kończy zbity, stłuczony i samotny na śmietniku. I to sam sobie opowiadał o swoim życiu. Jest kluczowe zupełnie to sam sobie, bo to podkreśla jego samotność. To zostało wycięte w tym tekście, w tym tłumaczeniu poprzednim, bo nielogiczne. Jak mógł sam sobie opowiadać? To jest nielogiczne. Te pozorne nielogiczności, jak na przykład miedziany dach, miedziany zamek z krzesiwa, zamieniony na zamek o miedzianym dachu, bo przecież miedziane zamki nie istnieją, jak wiadomo. A takich pomysłów Andersen miał mnóstwo i takie rzeczy należy szanować u autorów. Nie ma w tych dawnych przykładach również rozlicznych onomatopeicznych wyrażeń. Mnóstwo jest ptaków u Andersena i między innymi wszystkie kruki, wrony, kawki i gawrony, które kra, kra, kra wołają, to one bardzo często coś mówią. On dobierał tam słowa, które miały w sobie to gardłowe R duńskie i ono pomnożone dwukrotnie lub trzykrotnie zapisane. Zawsze było swoistym komentarzem do opowiadanej historii. Tu akurat wybrałam nie najtrafniejszy z moich, teraz bym poprawiła, tu w nawiasie to mam tą wersję, która będzie w nowym wydaniu, jak będę miała szansę poprawić. Ale we wszystkich tych poprzednich przykładach to zawsze jest tylko kra, kra, kra po prostu, co bardzo zubaża ten tekst. Ulubione rymy Andersena, a to już możliwości kompensowania, to nie mamy czasu. Jesteśmy... półtorej godziny minęło, to jestem bardzo precyzyjna. Tytuł, baśnie czy bajki, wydaje mi się, że nie trzeba wiele tłumaczyć. Po pierwsze typologiczna sprawa bajki, to wiemy co to jest, Krasicki, prawda, to są bajki. Baśń to jest coś innego niż bajka, ale potocznie mówimy oczywiście o baśniach, również bajki. Wiadomo, że potocznie możemy sobie tak mówić, natomiast jeżeli osoby piszące o tych tekstach zawodowo, literaturoznawcy używają określenia bajki, to popełniają błąd. One się zawsze dawniej nazywały bajki po polsku, te zbiory baśni. Dopiero w moim przekładzie się pojawiło to określenie baśnie. Co też uważam, że miało wpływ na recepcję tych utworów, prawda? Swój grosiczek dorzuciło, swój kamyczek do tej recepcji. Myślę, że to tyle. Próbowałam Państwu powiedzieć o sprawach najważniejszych. Można by mówić godzinami, bo to jest worek bez dna. Wszystko, co dotyczy i twórczości, i życia tego niezwykłego człowieka. Bardzo dziękuję.